Dobry wieczór Państwu. Dobra wiadomość. Ruch w mieście się bardzo zwiększył. O połowę. Jak chce się włączyć do ruchu, no to trzeba postać jakiś tam czas. Naprawdę ruch się zwiększył. I teraz co? Paliwo podrożało, a ruch się zwiększył. Ciekawe, nie? Dobry znak. Dobry znak, że świat kręci się, że ludzie chcą żyć, cieszą się życiem. Tak. Pan Bóg powiedział do pierwszych ludzi w raju: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Nie mówił: bądźcie płodni i zabijajcie się. Tylko rozmnażajcie się. A mam takie wrażenie, że czasami jak ktoś nie dosłyszy, albo wiadomo, jest takie zjawisko, że coś tam gdzieś przez drzwi i plotki i tak dalej przesłyszał się, nie? Rozmnażajcie się. Nie zabijajcie się. Tak, mam takie doświadczenie, zrobię. Sam wymyśliłem. I to teraz przed chwilą. Po wyjściu z kościoła. Kościół jest takim źródłem mądrości. Wierzcie mi. Ja to sam to odczuwam. Wśród tego hałasu miliony filmów na przykład na YouTube. Teraz o tej wojnie non-stop. Ten hałas. Trzymają te rury na plecach cały czas. Strzelają. I to szybkie mówienie. W jakimś czasie człowiek, przecież mamy własne życie jeszcze. Nie jest ono wieczne. Nie jest ono wieczne. Po co się dostaliśmy? Czasami trzeba być filozofem. Tak. Zrobię doświadczenie. Jeden kraj chciał mieć poczucie bezpieczeństwa. I wyprodukował 10 czołgów, 5 samolotów. Skrócie będę pisał. Tak. Drugi kraj pomyślał sobie: nie, jak on ma 10 czołgów, a ja, żeby być bezpieczny, to muszę mieć tyle samo, a najlepiej, jak wyprodukuje 100 czołgów. 3. Skrócie. I 50 samolotów. Ten czwarty kraj mówi co? Ten ma 10, ten ma 100. Ja będę miał 1000 czołgów i 500 samolotów. A czwarty kraj mówi: nie, ja, żeby być bezpieczny, to nie 1000, tylko 10 tysięcy, jeszcze jedno zero. I nie 500 samolotów, ale 5000 samolotów. I tak dalej, i tak dalej. Przecież to nie ma sensu. Przecież to żelastwo, ta stal i paliwo nie jest niewyczerpalne. To są dary, to są złoża. To Bóg dał w darze. Tak. Jeżeli nie będzie poczucia Boga, szacunku, tam gdzie będzie zamiast szacunek będzie chamstwo, tam gdzie zamiast wielbienie Boga będzie złorzeczenie, niewiara. Tam i miliard czołgów nie pomoże. Tego żelastwa. Drodzy Państwo, to wszystko na koszt podatnika. Na wszystko na koszt podatnika. Marnowanie energii. Ale to już nie moja sprawa. Nie moja sprawa. A tylko powiem, że człowiek ziemski i człowiek niebieski, niebiański. Człowiek, który pochodzi z nieba, inaczej mówi. Z ziemi. Człowiek z ziemi będzie mówił, ile kto ma czołgów. A człowiek z nieba na przykład, to powie: kochajcie się, przebaczajcie. Zobaczcie, to nie zabrałem dzisiaj. Czyż flet nie wygląda jak karabin, ale inaczej? Też jest rura, rurka. Tylko do miłości, do wielbienia Boga. Czyż fletnia pana nie wygląda jak wyrzutnia rakiet, tylko rakiet miłości. Czyż organy nie wyglądają jak zestaw rakiet, te takie rury, te wyrzutnie, katiusze. Nawet mówili, że te katiusze w czasie II wojny światowej nazywali organami Stalina.
organy Stalina. Drodzy Państwo, w każdej miejscowości zamiast wyrzutni rakiet, to bardziej skupić się na tym, żeby były organy. W Kazachstanie, żeby były organy. W Lwowie. I w każdej miejscowości. Nie tylko w dużych miastach, bo ktoś powie, no kiedyś były też w Niemczech organy dalej. W dużych miastach te organy tylko służyły do popisywania się. Przyszła tam elita, taka elita zamknięta i sami dla siebie grali. Sami dla siebie grali. Organy mają być, według mnie, do prowadzenia śpiewu, do wspólnego śpiewu, żeby Kościół stanowił całość. Chór, nawa, w pierwszej kolejności prezbiterium i to musi stanowić całość. Kościół jest domem modlitwy. Domem modlitwy i niech tak pozostanie. Tak. W każdej miejscowości organy. Jeżeli stać na 100 tysięcy czołgów, to i na organy, drodzy Państwo. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, a nie zabijajcie się. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, czego Wam z całego serca życzę i niech Wam i nam Bóg błogosławi. Chwała Panu.